pytanie do pana ministra Domańskiego, ponieważ właśnie też w sprawie akcyzy na wyroby tytoniowe, ponieważ okazało się, że niedawno z ustawy wypadła akcyza na urządzenia do waporyzacji. I jak to się ma do antytytoniowej rzekomo polityki tego rządu, w której, no nie wierzę, że to mówię, ja panią minister Leszczynę będę wspierał, bo to jest bardzo dobre i oby jak najwięcej tych pieniędzy trafiło do NFZ-u, bo jak wiemy, są tam teraz problemy finansowe. A jeszcze tutaj w odpowiedzi do pani poseł Szymanowskiej. Pani mówiła, że pani zabiega o interesy mikrofirm. Wiecie państwo, o jakie mikrofirmy chodzi? Między innymi o mikrofirmę Petru Finanse Ryszard Petru, która według reformy, którą prezentował Ryszard Petru, miałaby, szanowni państwo, płacić rocznie 8400 zł składki zdrowotnej. Dziękuję serdecznie, rocznie. Panie pośle. Dziękuję.